Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj będziemy się zajmować Ewangelią Jana, a dokładnie rozważaniem Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. I w tym pierwszym rozdziale, jeżeli znamy ten rozdział, to na pewno go kojarzymy. Ja przeczytam na początek Słowo Boże z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Ewangelia według Jana. Przed początkiem był Słowo, a Słowo był z Bogiem i ten Słowo był Bogiem. On był na początku u Boga. Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, który miał na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, ale aby zaświadczyć o światłości. Była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat oświeca każdego człowieka. Na świecie był i świat przez niego stworzony został, a świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Lecz tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Jan świadczy o Nim i głośno wołał, mówiąc: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który przyjdzie po mnie, był przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. Bo prawo było dane przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. On, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten go nam objawił. A takie jest świadectwo Jana, gdy posłali Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytać, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył, mówiąc, ja nie jestem Chrystusem. I pytali go, kim więc? Jesteś Eliaszem? A on odpowiedział, nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Powiedzieli mu wtedy, kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? Powiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, którzy zostali wysłani, byli spośród faryzeuszy i pytali go i powiedzieli mu, czemu więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział im, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. On jest tym, który przychodzi po mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. A nazajutrz Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział, oto baranek Boży, który zabiera grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. Ja go
Nie znałem, dlatego ja przyszedłem chrzcząc wodą, aby on został objawiony Izraelowi. A Jan świadczył, mówiąc, widziałem ducha wstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim, a ja go nie znałem. Lecz ten, który mnie posłał chrzcić wodą, on mi powiedział, ten, na którym ujrzysz wstępującego i pozostającego na nim ducha, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem i świadczę, że on jest Synem Bożym. Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. I gdy ujrzał Jezusa przechodzącego, powiedział, oto baranek Boży. I usłyszeli go owi dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. A Jezus obrócił się i ujrzał ich idących za sobą i powiedział im, czego szukacie? A oni mu powiedzieli, rabbi, co się wykłada, mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, pójdźcie, to zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał. I tego dnia zostali przy nim. A było około 10 godziny. Jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata, i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza, co wykłada się Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa, a gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co wykłada się kamień. Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa. I powiedział mu, pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Następnie Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. I prorokach Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I powiedział mu Natanael, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip, pójdź i zobacz. Jezus, ujrzawszy Natanaela, idącego do niego, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. Powiedział mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział Jezus i powiedział mu, wcześniej zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Natanael i powiedział mu, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odpowiedział Jezus i powiedział mu, wierzysz dlatego, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. I powiedział mu, zaprawdę powiadam wam, odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Dotąd Słowo Boże. I w tym pierwszym Jana, w pierwszym rozdziale, rozdział pierwszy, stwierdza dobitnie, kim on był przed wszystkimi rzeczami oraz określa różne strony charakteru, których on jako słowo, stawszy się ciałem, jest błogosławieństwem dla ludzi. On jest tym wyrazem całej istoty bóstwa, czyli tak jak nazywamy logos, słowo. Na początku był on. Na ile jesteśmy w stanie sięgnąć wstecz naszymi myślami ponad cokolwiek, co ma swój początek, to on jest i był przed wszystkimi rzeczami. To jest nasze najdoskonalsze wyobrażenie, jeśli można się tak wyrazić, gdyż więcej nie jesteśmy w stanie uczynić. Mowa tu jest jedynie też o naszym wyobrażeniu dotyczącym egzystencji Boga lub możemy nawet powiedzieć w ogóle o wieczności. Na początku było Słowo. Czyż nic nie było oprócz Niego? To niemożliwe. Czego zatem był On? Tym Słowem. Czytamy, że Słowo było u Boga, a to oznacza Jego osobistą egzystencją. Niemniej
w celu wyeliminowania takiej myśli, że on był tylko czymś w Bogu, co i tak zawierałoby już w sobie myśl o wieczności, to jednak Duch Święty pokazuje nam wyraźnie, że Bogiem było to Słowo, zatem jest On w swej egzystencji wieczny, w swej naturze Bogiem. Natomiast w swej osobie jest odróżniającym się od Boga, że możemy Go rozróżnić jako osobę bóstwa, ale nigdy nie oddzielić. A zatem, aby nie pomyślano, że On mógłby w ogóle należeć do wymiaru czasu lub być pod Jego wpływem, to Duch Święty wyraźnie nam pokazuje i przekazuje w swoich słowach, ono było na początku u Boga. Możemy więc powiedzieć, On był na początku u Boga. Te słowa są ukazaniem nam tego odwiecznego Słowa, zanim nastąpiło całe stworzenie. Ewangelia Jana w swej treści rozpoczyna się więc wcześniej niż pierwsza Księga Mojżeszowa. Ta księga przekazuje nam w swym pierwszym rozdziale historię świata już w czasie. Natomiast Ewangelia Jana przekazuje niejako historię Słowa, ale które już istniało w wieczności i to zanim powstał świat. Jeśli człowiek w ogóle może mówić o jakimkolwiek początku, to jednak Słowo już istniało i nie posiadało początku swojej egzystencji. Sposób przekazu Ewangelii w zawartych słowach jest jasny, na ile to możliwe. Przemawia ona do nas niczym płomienisty miecz wirujący, chroniący drogi do raju, który i teraz chroni oraz kieruje się we wszystkie strony przeciw wszelkim myślom ludzkiej mądrości, jakie mogłyby podważyć bóstwo i osobę Bożego Syna. Przez Niego także wszystko powstało, co w ogóle powstało. To już są właśnie rzeczy, które mają swój początek. Niemniej mają one wszystkie źródło w Nim. Czytamy bowiem, wszystko przez Nie powstało. Możemy powiedzieć, przez Niego, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Jakież wyraźne i dobitne rozróżnienie pomiędzy wszystkim tym, co zaistniało lub co się stało, czyli wzięło swój początek, a Jezusem. Cokolwiek by nie powstało. I ten termin logos, coś wypowiedzianego, zawierającego zakres myśli, słowo, mowa, wypowiedź, nauka, rozsądna mowa, istota rzeczy, podstawa, czy podłoże jakiejś sprawy ze szczególnym odniesieniem do tej myśli, z którą jest związana. I to jest ważne, żeby tą słownikową definicję ująć we właściwym kontekście, rozumiejąc pierwszy list Jana. Także jest tutaj ważna uwaga, że przy słowie początek jest brak rodzajnika w oryginalnym tekście. I to dobitnie potwierdza, że nie chodzi tutaj o jakiś konkretny początek. Wyrażenie to dosłownie tłumacząc można by oddać w początku, określa jedynie charakter tej rzeczy o znaczeniu uniwersalnym. I teraz, jeżeli patrzymy dalej na te nasze myśli, to cokolwiek by nie powstało, to jest to wyraźne, że cokolwiek by nie powstało, to jest jednak nie to słowo. Ponieważ wszystko stało się przez to Słowo. Jednakże oprócz tego nieograniczonego działania w stworzeniu wszelkich rzeczy, działania, jakie było cechą właśnie tego Słowa, jest jeszcze coś innego, mianowicie to, co było w Nim. Całe stworzenie stało się przez Niego, jak wcześniej już zasygnalizowaliśmy, ale ono nie egzystuje w Nim, lecz w Nim było życie. Przez ten fakt miał On szczególny swój udział w stworzeniu, mianowicie dział, który był przedmiotem myśli i zamiarów Bożych. Gdyż to życie w Nim było światłością właśnie dla ludzi i objawiło się jako świadectwo Bożej natury w połączeniu z nimi i tylko wobec tych ludzi było skierowane. Teraz więc ta światłość świeciła dosłownie w pośrodku tego, co było przeciwne całkowicie jej naturze i ponad wszelkie ludzkie możliwe wyobrażenie. Było po prostu złe w swym charakterze, ponieważ tam, gdzie świeciła światłość, tam nie było już miejsca dla ciemności. Sam fakt przyjścia światłości nie spowodował żadnej reakcji w ciemności, ani nawet odczucia
bowiem ciemność pozostała sobą, gdyż nie objęła oraz nie przyjęła światłości. To, co rozważamy w tych pojęciach światłości i ciemności, jest relacją tego słowa, które przyszło na świat w stosunku do stworzenia i do ludzi. Ten sposób możemy też rozważać jego naturę. Przedmiotem rozważań Ducha Świętego jest tutaj też ukazanie nam w niejako taki historyczny sposób szczegółów dotyczących relacji światłości z ciemnością. Warto też zaznaczyć tutaj, a jest to rzeczą istotną, jak Duch z tej Bożej i wiecznej natury Słowa, które było przed wszystkimi rzeczami, łatwo, swobodnie przechodzi jednak do objawienia tego Słowa, które stało się ciałem w osobie Jezusa na tym świecie. Wszystkie drogi postępowania Bożego na przestrzeni wieków i Jego rządy nad światem są tutaj zupełnie przemilczane. Jeżeli my rozważamy Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, to wtedy znajdujemy się w bezpośredniej łączności z Nim, jako tym, który już był, zanim świat powstał. Zostaje w tych wersetach jakby tylko wprowadzony przez Jana, a wszystko inne, co znajdowało się na świecie, jest uznane jako stworzone. Właśnie Jan Chrzciciel przyszedł, aby zaświadczyć o światłości. Tak czytaliśmy w 7 wersecie. To była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat nie była tylko dla Żydów, lecz świeciła dla każdego człowieka. On jako światłość przychodząc na świat, a świat leżąc w ciemności i ślepocie nie rozpoznał jego osoby. On przyszedł do swoich. Nie rozpoznał ten świat jego osoby, a przecież on przyszedł do swoich, ale swoi Żydzi go nie przyjęli. Jednak było kilku takich, którzy go przyjęli i o nich jest dwojako powiedziane, a mianowicie im zostało dane prawo stać się synami Bożymi, to znaczy zająć takie stanowisko. Po drugie, tacy faktycznie byli zrodzeni z Boga. Żaden inny sposób nie mógł do tego doprowadzić ani cielesne pochodzenie, ani ludzka wola. A zatem widzieliśmy najpierw sposób, słowo w swojej naturze w wersetach od 1 do 3, następnie życie jako objawienie Bożego światła ukazane w człowieku z dalszymi następstwami tego faktu. Wersety 4 do 5. W końcu, jak został on przyjęty na ziemi, gdzie odbyło się to objawienie słowa. Jak widzieliśmy to w wersetach od 10 do 13. Na tym kończy się ogólna część odnośnie natury objawionego słowa. W dalszej części tego rozdziału Duch Boży kontynuuje jednak relację dalej tego, czym i to jest bardzo ważne, czym i kim Pan jest, mianowicie objawiony jako człowiek i teraz, jak gdyby ponownie zaczynamy rozważanie od wersetu 14, znowu Panem Jezusem na tej ziemi. Tutaj też takie po drodze myśli poboczne. Greckie wyrażenie, które tutaj było użyte co do słowa życie, jest bardzo charakterystyczne, mianowicie identyfikuje w zupełności pojęcie życia ze światłem dla ludzi, czyli jako dwa pojęcia o tym samym zasięgu. I też taka uwaga, że naszym zamiarem nie jest, aby przedstawiać sposób, w jaki słowo wychodziło naprzeciw zbłądzeniu u ludzi, choćby już sam fakt, że ono objawiło prawdę Bożą, prost ze strony Boga, to już było samo przez się przeciwieństwem wobec błędnych myśli i sposobów postępowania człowieka. W spojrzeniu na osobę Pana Jezusa Chrystusa te pierwsze wersety tego rozdziału są tego już dowodem. Widzimy w nich, jak to zupełne zbłądzenie, które w oparciu o zasadę ciemności tworzy drugiego, innego, fałszywego, niby Boga, Bożyszcze, jednak równie silnego w walce i to z dobrym Stwórcą. Przez proste
podane nam świadectwo mamy potwierdzone, że życie było światłością, podczas gdy ciemność była moralnym złym stanem, ale bez mocy wobec tej światłości. Dlatego też w środku tej ciemności życie okazało się być światłością. Jeśli my tą prawdę posiadamy, to nie potrzebujemy w ogóle zaznajamiać się z błędnymi rzeczami. Jeżeli znamy głos dobrego pasterza, to jesteśmy pewni, że żaden inny głos nie jest jego głosem. Dosłowne posiadanie prawdy, tak jak ona jest przedstawiona i ukazana w Piśmie Świętym Biblii, jest tym samym odpowiedzią na niezliczone błędne teorie, które niestety popadł człowiek, czasami także człowiek wierzący. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami w pełni łaski i prawdy, mówi werset 14. To jest tym fundamentalnym faktem i źródłem wszelkiego błogosławieństwa dla nas. On był pełnym wyrazem tego, czym jest Bóg, niejako dopasowany przez fakt przyjęcia ludzkiej natury do wszystkiego, co jest człowieku. Stało się to, aby mógł on wyjść naprzeciw każdej ludzkiej potrzebie, jak też aby okazać w pełni Bożą naturę w człowieku, aby człowiek mógł też przez to zażywać wszystko, co jest podarowane dla niego od Boga. To jest więcej niż światłość, która jest czysta i wszystko odkrywa. Ona jest wyrazem tego, czym właśnie jest Bóg. I zauważmy też to, że Bóg nie mógł być dla aniołów tym, czym stał się i jest dla ludzi. Nie mógł dla nich być łaską, cierpliwością i zmiłowaniem, miłością i to wobec grzeszników. Właśnie wszystko to jest również tym błogosławieństwem dla nowego człowieka, neos anthropos, kainos anthropos. Objawiona chwała w Chrystusie, która była widziana przez tych, którzy mieli oczy, by to widzieć, była chwałą tego jednorodzonego od Ojca. Są to zatem te dwie części tej wielkiej prawdy, a mianowicie Słowo, które było u Boga i samo było Bogiem, stało się ciałem oraz w następstwie tego faktu ten, który stanął na tej ziemi, posiadał chwałę jednorodzonego Syna od Ojca. Te dwie rzeczy natomiast tego rezultatem jest łaska. Te dwie rzeczy są natomiast tego rezultatem. Łaska, jakaż łaska mogłaby być większa, kiedy jest to tylko czysta miłość, która się objawiła i to wobec grzesznika oraz prawda, łaska i prawda. Te dwie rzeczy nie zostały jedynie ogłoszone czy doniesione, lecz one się stały w Chrystusie, Jezusie, Panu faktem. Co za tym idzie? Ukazało to prawdziwą relację wszystkich rzeczy w stosunku do Boga, ale przede wszystkim ich zupełne oddalenie od tej relacji z Bogiem. To jest właśnie podstawą prawdy, kiedy wszystko pozostawione i postawione jest w swoim rzeczywistym stanie, gdy ukazany jest prawdziwy charakter każdej rzeczy, a centralnym punktem wszystkiego staje się Bóg. A więc podsumowując, czym lub kim jest Bóg? Co to jest doskonałe człowieczeństwo? Czym z kolei jest grzeszny człowiek? Czym jest świat? Kto jest jego księciem? To wszystko ukazała na światło dzienne obecność Chrystusa na tej ziemi. Łaska i prawda za prawdę się stały. Drugą rzeczą natomiast jest, że jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Boga, a mianowicie w taki sposób, jak tylko sam Syn mógł go dać, mógł go znać. Taki sposób, jak sam Syn mógł go znać. Tak więc mamy tutaj całą pełnię bóstwa, z którą jesteśmy w społeczności oraz z której wzięliśmy wszyscy i mogła powstać ta relacja. Oprócz tego te wiersze zawierają jeszcze inne ważne pouczenia i nimi zajmiemy się w następnej części. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.